A co będziemy jutro robić, Muszczku? To samo, co każdego dnia, Pinki. Spróbujemy podbić świat! Witam, imperialistów, tutaj Lukas. Tak, w dzisiejszym odcinku będę po raz pierwszy próbował podbić świat w Victorii 3. Do tego celu wybrałem Wielką Brytanię. Kampanię rozegram na trybie swobodnym z włączonym Iron Manem i dostępnymi osiągnięciami. Reszta ustawień zostawiam na razie bez zmian. Robię lokalny zapis, bo będę udostępniał wam zapis save'a co 10 lat na Discordzie dla wspierających. Myślę, że to pozwoli wam po obejrzeniu tego filmu i zajrzeniu do save'a zobaczyć, co jak robiłem, byście mogli sobie to sami powtórzyć. Co do Anglii, wybrałem ją z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że już na starcie rozgrywki jesteśmy praktycznie na każdym kontynencie, co ułatwia bardzo podboje. Drugi dotyczy naszych praw i szybkiej możliwości zmiany obywatelstwa na wielokulturowość oraz dokonać bardzo szybkiego rozdziału kościoła i państwa. To spowoduje, że z powodów różnic kulturowych i religijnych nie powinien rosnąć nam radykalizm w naszym państwie. I tutaj powiem wam szczerze, jeżeli są jakieś minusy posiadania rozdzielności kościoła i państwa i wielokulturowości w tej grze, to napiszcie mi je w komentarzu, bo szczerze mówiąc, ja żadnych nie widzę. Kolejnym bardzo dużym bonusem jest to, że jesteśmy bardzo rozwinięci w technologii produkcyjnej, wojskowej, jak i społecznej, i to powoduje, że mamy już też rozwinięte nasze instytucje. Zależy mi głównie na Urzędzie Spraw Kolonialnych i szczerze mówiąc, tutaj w 5 lat dojdziemy do 4 poziomu, a w kolejnych 15 do ostatniego 5. Mamy też w dzienniku unikalne misje na ogłoszenie Indii Brytyjskich, na utworzenie Konfederacji Kanadyjskiej czy utworzenie Konfederacji Australijskiej. Budżet naszego państwa również jest dość spory, a dzięki temu, że mamy nawet dość sporo ludności, chociaż nie tak dużo, jakbym chciał, również możemy nałożyć dodatkowe podatki, żeby jeszcze go zwiększyć. I co najważniejsze, to nasz władca, który za chwilę umrze. To jest naprawdę duży plus, bo po jego śmierci na tron wejdzie Victoria z Hanoveru, taka piękna i cudowna, nie? Wspiera ona grupę przemysłowców, przez co będziemy w stanie jeszcze szybciej reformować nasz kraj. Jest ona też uzdolnionym dyplomatą, co również też bardzo nam się przyda. Już też na samym starcie, co jest kolejnym gigantycznym plusem, możemy zaznaczyć, że w zasadzie interesuje nas cały świat jako Wielka Brytania. Dosłownie wszędzie możemy nasze interesy ogłosić. Wszędzie. Nie zapomnijmy o Japonii. Początkowe kolonie robię w Ameryce Południowej i tutaj trzeba uważać, bo zobaczcie, jeżeli dodamy kolejną kolonię, to czas ulega wydłużeniu postępów kolonizacyjnych, więc trzeba z tym robić bardzo uważnie na starcie. Z technologii najpierw badam farmaceutyki, nacjonalizm i wszystko to, co nas prowadzi do chininy i misji cywilizacyjnej. Pierwsza reforma, którą robię, to wielokulturowość. Ma spore poparcie na starcie. Wydarzenie sukcesji hanowerskiej. Tutaj za bardzo nie mamy nic do roboty, bo po prostu to jest wydarzenie, które spowoduje, że stracimy ziemię Hanoweru po śmierci obecnego władcy. No i w sumie w ogóle mnie to nie obchodzi. Działania dyplomatyczne. Oj, i tego trochę mamy jako Wielka Brytania. Niepotrzebny pakt obronny z Portugalią. W ogóle też nie chcę żadnych umów handlowych. Te unie celną po evencie hanowerskim same się zerwą. I zostaje kwestia protektoratów. Nie jestem pewien, czy to się liczy jako państwo mi podległe, czy też nie, więc również będę je zrywał. Bo w opisie mamy autonomiczne państwo poddańcze, które może inicjować własne posunięcia dyplomatyczne. Więc dla mnie to jest tylko taki kraj, wiecie, lekko poddańczy, więc też go nie chcę. Wzrywamy wszelkie nasze protektoraty. Wszyscy mają być albo częścią naszego imperium, albo być naszymi poddanymi. I nie ukrywam, że największą trudnością w ramach tej kampanii może być to, że dojdzie tutaj do takich zbagowanych wojen kulturowych albo rewolucji, których niestety nie da się podbijać. I jeżeli tylko one mi zostaną, no to uznam, że tak czy siak kampania zakończyła się sukcesem. Po nałożeniu podatków nasz budżet jest gigantyczny, dodatkowo mamy też pewnie niezłą pulę inwestycyjną, tak, plus 50 tysięcy, bo już mamy wprowadzony interwencjonalizm, jeżeli dobrze pamiętam. Tego zaczniemy rozbudowę naszego kraju bardzo szybko. Przemysł będę początkowo rozwijał głównie w Irlandii, te prowincje mają całkiem niezłe ilości populacji wolnej, ale mało wszelkich innych zasobów. Dlatego w Ulsterze sektor budowlany rozwijam na maksa i od razu robię tutaj kilkanaście narzędziowni. W Lancashire mamy bonus do wydobycia węgla, 100 zapasów, więc tutaj będzie głównie węgiel wydobywany. A że mamy już metodę produkcji jak na silniku parowym opartą, to będziemy sporo tego węgla potrzebowali, jak i żelaza. Rozpoczynam też od razu wojnę z Persją o podporządkowanie tego kraju. To nam da bardzo dużo punktów niesławy. To jest bardzo dużo, ale Persja to bardzo bogaty region. Im szybciej go zjemy, tym lepiej dla nas. Nasze 100 tysięcy wojsk
wojska spokojnie powinno nam wystarczyć i powiem szczerze, w tej kampanii doceniłem flotę, zresztą zobaczycie dlaczego. A, no i jeszcze trzeba zacząć poprawiać relacje z kilkoma większymi państwami, żeby mi się nie wierniczały do moich działań na świecie. Jak i ogłosić rywalizację z tymi takimi mniejszymi, które i tak nie będą się wpierniczały. Od razu też chcę robić kolonię obok Japonii, ona będzie dla nas bardzo istotna i nie chcesz, by te tereny zostały Rosji? Wojny opiumowe. No, tutaj wymusimy na Chingu, żeby pozostawili otwarty rynek. Lol, Rosja dołączyła. Niesamowite. Dlatego będę chciał od nich reparacje wojenne. Możemy też zreformować rząd i jak najszybciej chcemy tutaj przemysłowców. Mniejszą naszą armię wyślimy do Turcji, którą również wciągnąłem w ten konflikt, do obrony jej granic. Większą pozostawmy na razie na miejscu. W związku ze śmiercią króla na tron wstępuje jego młodsza siostrzenica, Wiktoria. Królestwo się raduje, a korona Hanoweru wyzwala się spod wpływów monarchii brytyjskiej. Niechaj te rządy trwają jak najdłużej. Boże, chroń królową. Jak najbardziej. I na czym polega w ogóle trudność podbojów świata w tej grze? Po pierwsze, punkty niesławy. One, jeżeli przekroczymy, szczerze mówiąc, 100 punktów, to możemy liczyć na to, że każde większe państwo na świecie będzie, po pierwsze, wypowiadało nam wojnę o zmniejszenie naszych granic, gdzie tracimy wszystkie nasze podboje z ostatnich 10 lat, jeżeli przegramy wojnę, a po drugie, większe państwa będą dołączały do każdej wojny przeciwko nam. Jest to niesamowicie upierdliwe. Ale jeżeli właściwie zarządzać tymi punktami niesławy i właściwie wykorzystując punkty wpływów, można szybko obniżać te punkty, przez co będziemy w stanie do 1880 do 1890 podbić naprawdę niezły kawałek świata. A prawdziwy podbój właśnie zaczyna się w 1890-1900. No to czas na wojenkę. Ja praktycznie od razu próbuję się desantować gdzieś w okolicach stolicy Rosji. Desant raczej będzie wygrany. Mało sił mają w okolicy. Zdecydowanie wszystko jest na froncie tureckim. A stolica zdobyta. Następnie puszujemy, żeby zrobić tutaj taki większy bufor, a w momencie, kiedy przeciwnik przerzuci tutaj znacznie więcej sił, przechodzimy totalnie do obrony. I to jest niestety kolejna głupia rzecz. W momencie, kiedy zajmujemy stolicę jakiemuś krajowi, czyli w zasadzie każdy nadmorski kraj ma u mnie w tym momencie przerąbane, zaczyna mu spadać poparcie do tej wojny i to bardzo. Niestety nie da się chyba podejrzeć w ogóle nastawienia sojuszniczego. Widzimy tylko główny cel. Wiem, że Rosja już na pewno jest bardzo zmartwiona tutaj, ale nie widzę ich poparcia do tej wojny, nie wiem kiedy wyjdą z tej wojny, a jeżeli da się gdzieś to sprawdzić, dajcie mi znać w komentarzu. Wielokulturowość przeszła, teraz lecimy w szkoły publiczne i w zasadzie one praktycznie niczym się nie różnią od wyznaniowych, tylko tym, że te szybciej nawracają na właściwą religię, a te powodują, że asymiluje się dana kultura do nas. Tempo edukacji w obu wypadkach jest dokładnie takie samo i szkoły wyznaniowe zwiększają, ale to bardzo zwiększają wpływy kościoła. A ten za bardzo za mną nie przepada. Okej, zadałem wam pytanie, gdzie widać parcie dla wojny przeciwnika. Tutaj, tylko że znowu należy je rozumieć odwrotnie. W tym momencie Rosja ma minus 22, co dla mnie jest korzystne, bo widzę plus 22. Rozumiecie to, prawda? No i super, udało się. I żeby teraz skończyć wojnę z Persją, dwa desanty na raz i Persja zdobyta. Lecę też od razu po tej wojnie wojnę z Chingiem o przejęcie portu traktatowego, tylko o, uwaga, żeby to było w tej prowincji. Bo jest dość bogata, ma sporo populacji. Dodatkowym celem będą reparacje wojenne i teraz przydałoby się wiedzieć, które z tych państw warto wypuścić. W tym celu zrobiłem sobie taką mapeczkę podglądową. Tutaj ponownie robimy desant naszej największej armii prosto na stolicę przeciwnika, a po zdobyciu przyczółku dosyłamy resztę naszego wojska do obrony. I w sumie tutaj jeszcze możemy atakować, dopóki widzimy, że jest pozytywnie, to możemy spokojnie atakować naszym wojskiem. W momencie, kiedy zejdziemy do niższych wartości, przechodzimy totalnie do obrony. Easy peasy, troszeczkę państewek wypuściłem i będziemy je niedługo podbijać. Dlatego od razu też zaczynamy oziębianie stosunków. Nie znam innego sposobu na podporządkowanie sobie państw. Zjadłem też moją kolonię, żeby móc kolonizować kolejne obszary. Teraz zajmuję się podporządkowaniem całego regionu Indochin. Będę tutaj toczył wojnę za wojną, chociaż widzę, że też moje Indie Wschodnie podbijają coś w tym regionie, więc zawsze jakaś pomoc mile widziana. No ale dla mnie najważniejszy stąd będzie Siam. Ma on bardzo duże złoża kauczuku oraz
oraz coś trawy również możemy tutaj pohodować. Poza tym wciąga on nas w konflikt z Francją i jeżeli będziemy mieli fuksa, to bardzo zaboli Francję. Oczywiście chcemy reparacje wojenne od Francuzów, desantujemy się na wybrzeże Francji. Francja, jakby to powiedzieć, troszeczkę się zmniejszyła, a Syjam sobie podporządkowaliśmy. Jednocześnie tworzę Konfederację Kanadyjską, nie wiem co to oznacza, ale zobaczymy za 2 lata co się wydarzy. Królowa Wiktoria z Hanoweru podpisuje akt prawny, na mocy którego Nowa Szkocja i Kampania Zatoki Hudson stają się konfederacją. Okej, aha, to mi po prostu jednoczy te państewka tutaj podzielone. Niech będzie, może na końcu to zjem za darmo. I takie pytanie do was. Co daje robienie tych wszystkich ekspedycji? Ktoś tym się bawił więcej? Oprócz prestiżu to nie zauważyłem, żebym cokolwiek kiedykolwiek innego dostał. Japonia jest troszeczkę przyduża, żeby ją podbić na jeden raz, dlatego musimy wcześniej zjeść ją poprzez podbicie obszarów. Niestety w moich dążeniach do podbicia Japonii przeciwstawiała mi się Rosja. Nie wiem jakim cudem, skoro miałem z nią rozejm, ale nie wnikam. Japonię zdobywam totalnie standardowo od desantu na stolicę, na tyłach, przyczółek w Japonii ustanowiony i powiem wam, że tutaj jest bardzo dużo ludności, więc warto jest dodać ten cały obszar do waszych obszarów administracyjnych. Jednocześnie od razu chcę tutaj budować uniwersytet przynajmniej na 3 poziom, a tutaj na 1. Najgorsze w tych wszystkich kampaniach jest to, że muszę teraz chodzić, patrzeć gdzie te porty muszę pobudować, bo to nie robi się niestety samo, a jeżeli te nasze kolonie nie mają portów, to nie mają dostępu do naszego rynku. I nie ukrywam, że taki malarz bardzo, ale to bardzo by się przydał w Europie Universalis 4. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Zaraz tu dojdzie do katastrofy. Jeden to pociąg widmo. Teraz już nikt nie ma pociągów. Co tu się wydarzyło? Anektowałem też już Persję i to jest dla nas super ważny obszar. Tutaj jest dość sporo ropy, trawy, a czasem nawet i kauczuku, chociaż to musi nam się przebadać i znaleźć w tych obszarach. Najgorsze jest to, że strasznie długo te obszary będą wcielały się do naszego imperium i to jest mega upierdliwe. Zwiększam organy ścigania, żeby mieć mniejsze kary za radykalizm w nowo podbitych obszarach. I fundusz zdrowia, by mniej ludzi umierało. Nie ukrywam, że chciałbym jak najszybciej mieć też i 4 poziom, ale jeszcze daleko do tego. A nie, mi tam tylko punktów brakowało, no to je robimy. Podbiłem Wenezuelę i jednocześnie skrzywdziłem bardzo Stany Zjednoczone. Tworzyłem coś takiego jak Nowa Afryka? Okej, te Stany Zjednoczone w ogóle się nie nauczą, żeby dać mi spokój. Uwielbiam desanty w tej grze, naprawdę to już jest czysta przyjemność. Zobaczcie, tu są całe wojska przeciwnika, a ja robię desant na tyłach. I naprawdę, tej grze tak niewiele brakuje, żeby to była dobra gra. Ja tego nie rozumiem, dlaczego oni tak to spierniczyli. Udało mi się też wprowadzić wreszcie opodatkowanie proporcjonalne, co jest super, bo muszę odrobić troszeczkę kredytów, ale podczas ustawiania tego prawa dostałem takie cięcia podatkowe 2 i to boli. Bardzo mnie zastanawia, co to jest. Udział w walce o Afrykę. Chyba pierwszy raz to widzę. Nasze państwo Wielka Brytania jest silnym kandydatem do przejęcia kontroli nad kontynentem afrykańskim. Żurawie pompowe. To jest super technologia. Niesamowicie zwiększa wydobycie, hodowlę ważnych surowców. Nie zwróciłem na to uwagi, ale zobaczcie. Skandynawia powstała i podbiła Danię. Dla mnie super sprawa. 95 punktów. Kusi mnie ta Skandynawia, ale my lecimy dalej w Indochiny, bo jednak głównie będzie nam brakowało kauczuku, ropy, tego typu rzeczy. Mam też już spore rezerwy złota, nie wiem, to po prostu wolę jakoś mieć te rezerwy niż ich nie mieć. I teraz bardzo, ale to bardzo zwiększam produkcję mojego kraju. Wchodzimy na jeszcze wyższe obroty, tym bardziej, że mamy już 80 milionów populacji i 51 zamieszkuje właśnie terytoria wcielone do naszego imperium. Tu w tej strategii, którą tak sobie umyśliłem, mam jeszcze to, że muszę mieć potężną gospodarkę. Przynajmniej ten 1 miliard, może 1,5 miliarda, żeby było mnie stać na gigantyczną armię. Wtedy przeciwnicy praktycznie od razu nam się poddają z marszu i nie mamy wojen. Robię też bardzo wczesną inwestycję pod rozbudowę wieżowca, ale szczerze mówiąc to do WCK w ogóle nie jest potrzebne. Podczas wojen z Chinami czuję się zawsze jak ludobójca. Ogłoszenie powstanie Indii Brytyjskich. No zawsze chciałem zobaczyć co to daje. Kompania wschodnioindyjska, rządy tego państwa dobiegły końca. Brytyjska administracja będzie miała teraz większy wpływ na kwestie dotyczące Indii. Historycy okrzykną tę datę dniem, którym powstały Indie Brytyjskie. Tu jest 154 miliony populacji? Ha, ciekawe co się staje jak to wchłonę. Bardzo się zastanawiam. Chociaż z drugiej strony te Indie Brytyjskie dają mi 81 tysięcy dochodu. Czas na małą rewolucję, wprowadzam elektryczne pociągi, oby mi kraj przez to nie wybuchł. Ja mogę wybudować coś takiego jak Big Ben? Teraz zobaczyłem jak wieżowiec zacząłem budować. Wojenka o Tidore, która się przerodziła w troszeczkę większą wojenkę. I powiedziałbym,
że prawie przegiąłem, ale prawie. Jednak w tej wojnie dostanę całe holenderskie Indie, więc super sprawa. Chociaż muszę przyznać, że desant na Holandię jest cięższy niż myślałem. Mimo wszystko raczej udany. Dotknęliśmy nieba, tak, w Londynie mamy wieżowiec i Big Bena jednocześnie, super. Rozwijam też szkołę oraz agencję organów ścigania na max. Przydałoby też się wprowadzić wolności gwarantowane, bo raczej tajnej policji nie wprowadzę. To wszystkich wkurzy intelektualistów do stopnia radykalizacji nawet. Spróbuję wprowadzić gwarantowane wolności. Opracowuję też niszczyciele, jak je będę miał, to już zmieniamy nasze okręty na parowe wreszcie. Przezbroiłem właśnie moją całą marynarkę w monitory, niszczyciele oraz torpedowce. Jeszcze przed nami okręty podwodne. O nie! Sufrażystki! Ale ogólnie to chcę mieć prawa kobiet, więc jak najlepiej. Chociaż to troszeczkę spowolni przyrost mojej populacji. Ale niedługo Indie wchłonę, więc może mi aż tak na tym nie powinno zależeć. Nawet mam duże poparcie praw kobiet, niebywałe. Teraz, proszę państwa, przed nami bardzo ważny krok, mianowicie inwazja na Indie brytyjskie. To jest strasznie głupie, że nie mogę tego zdobyć w jakiś inny sposób, ale to musi być moje. Armię znacząco rozbudowałem, żeby właśnie przeprowadzić tą wojnę w jakiś dobry sposób, chociaż widzę z tego, że będą problemy, ups. Ale na szczęście mają stolicę tuż nad wodą. Ale że Prusy? No, to się przerodziło w troszeczkę większy konflikt, ups. Easy desant, w zasadzie wojna już wygrana. Tym bardziej, że zobaczcie, jak moje wojska tutaj miażdżą te Indie. Oni w ogóle nie ulepszają tej armii, oni jeszcze siedzą w poprzedniej epoce. Nawet tutaj widać. Moje 40 tysięcy żołnierzy przepycha całą osmańską armię. Moja flota, no, walczy z osmańską flotą, chociaż walką tego raczej nie można nazwać. To jest rzeź. To jest rzeź po prostu. Zresztą desant na stolicę również należy tak nazwać. Jej! Właśnie pierwszy raz zrobiłem miliard. Wow! No i mam moje Indie. Oj, czeka mnie teraz niezła robota tutaj. Bo widzę, że bot totalnie nie ogarnął dostępności do rynku. Ale jeszcze musimy zakończyć wojnę z Prusami i Osmanem, więc do dzieła. No, niemiecka flota przynajmniej też ładnie tonie, żeby nie było, ale przynajmniej ma parowce, dosłownie ma parowce, ale na lądzie nie jest bardziej bitna od naszej armii. Imperium Osmańskie to już, wiecie, padło. Oh my god, jak mi liczba radykałów wzrosła po integracji tych Indii, oh my god, tutaj nie było nic i patrzcie, jaka pionowa krycha w górę, ale już leci w dół i nawet mam pieniądze na zasiłkach, do tej pory było tu prawie zero. No i trzeba było się bić, Prusy, zobaczcie, wypuściłem z nich Pomorze, Saksonię, Gdańsk. Jej! Tłumiłem bunty w Indiach, a w zasadzie to mój bunt dostał bunt? Co? Jej! Wywalczyliśmy prawa wyborcze kobiet. Jakby ktoś jeszcze o tym pamiętał. I teraz zostało nam wybrać te technologie, czołgi i rozpoczynamy pierwszą wojnę światową i w sumie jedyną. Pamiętajcie też o Black Friday na NEBie, dużo wyprzedaży, dużo ciekawych gier, linki w opisie. Polecam, Lukas. Rok 86, 87 już leci mniej więcej, tak to wszystko na razie wygląda. Wiem, mało, ale to naprawdę chodzi, żeby obecnie przygotować nasz kraj do tej wielkiej wojny, która nadejdzie. I teraz będziemy podbijali te wszystkie mniejsze kraje, ewentualnie w pierwszej kolejności duże. Bo czołgi będziemy mieli za 19 plus 22 miesiące i wtedy ruszamy od razu z wojną. Jakby to powiedzieć, gazy bojowe już mamy. Teraz siedzę i w Indiach głównie rozwijam nasz przemysł. Zobaczcie, jak podskoczyło wszystko od momentu zjedzenia Indii. Ta pionowa kreska w górę to jest moment zjedzenia Indii. Radykałowie już strasznie spadli, lojaliści rosną. Pięknie. Mam teraz tylko jakiś event na erupcję wulkanu Krakatau. Cokolwiek to jest. Dlatego upewnijmy się i zacznijmy pogarszać relacje z każdym większym krajem na świecie, żeby być z nim na minusie. Jak zwykle mapka od Paradoksu bardzo przydatna. Tak, okej. Okay. Na pewno wiem, z kim mam teraz pogarszać relacje. W Bengalu buduję zakłady machin wojennych i zakłady energetyczne do 30. Nie wiem, czy tyle będę aż potrzebował, ale mieć lepiej więcej niż mniej. Na ten moment mamy 12,5 tysiąca siły armii, ale to ulegnie bardzo dużemu zwiększeniu. 21 miesięcy, proszę państwa, 21! Ech, niestety, proszę państwa, chyba pierwsza wojna światowa wybuchła troszeczkę wcześniej niż planowałem, bo z eventu dostałem sporo punktów niesławy, mam 109 obecnie, a mam teraz wojnę z Oksykanią, która chce mojego upadku. I powiem wam szczerze, to jest niezła okazja, bo możemy teraz zdobyć dość sporo państw poddańczych. Boże, nie poddajemy się, myli mi się strona po prostu, bo zazwyczaj ja atakuję, pierwszy raz jestem atakowany. Możemy utworzyć państwo marionetkowe Skandynawii, jak najbardziej, oraz możemy dodać kolejny cel wojenny, tworzenie państwa marionetkowego, Włochy. Najlepsze jest to, że nawet jeżeli te kraje, nie wiem jak obecnie pokazać ten konflikt, ale jest duży to konflikt, stoją przeciwko mnie, oni i tak nie wierzą w zwycięstwo. Ja i tak mam silniejszą armię.
już bez czołgów. I mam wrażenie, że coś mi się zbagowało. Nie chce mi się 30 tysięcy wojska dołączyć do nowego generała i w sumie też do żadnego innego. Nie wiem, o co tu chodzi. Piszę, że mam w rezerwie, wszystko jest wyszkolone, nie brakuje mi manpowera, nie dołączają. Nie wiem, o co chodzi. No to pierwsza wojna światowa 1890. Zaczynamy od grobienia floty francuskiej i oksytańskiej. Desantujemy się na Oksytanie. Jak to wygląda? Zobaczcie, jak to wygląda. Ja ich tu rozstrzelam po prostu. To będzie rzeźnia. I z czym wy do ludzi? 150 tysięcy mojego wojska przesuwasz 700 tysięcy połączonych sojuszniczych wojsk. Niesamowite. Na szczęście mam wszystkie ważne instytucje rozwinięte na maksa, albo prawie mi się rozwijają na maksa. Oprócz oczywiście zasiłków, bo te na większym poziomie by mnie teraz mocno zabolały. Nie wiem, gdzie mam tych bezrobotnych. Też nie wiem, jak to sprawdzić. Ale zobaczcie, tak wygląda średnia bitwa. 10 razy większe straty dla przeciwnika. 10 razy. To, co teraz widzę, to, że mam bardzo duże problemy z artylerią i amunicją, a do tego nie mogę doprowadzić, bo jeżeli będzie mi brakowało zaopatrzenia, no to niestety moje wojska przestaną walczyć w którymś momencie. Problemem jest to, że to czasem niestety dopiero widać w momencie toczenia wojen. Od razu też subsydiujemy nasze zakłady, które jeszcze okej, nie wytwarzają nam żadnego dobra, bo też brakuje mi radia. Radia potrzebuję. Francja skapitulowała, super, a teraz robię dwa desanty naraz na Skandynawię oraz na Włochy. Zobaczymy, czy mi się uda. Na stolicę oczywiście. I widzę, że będę musiał rozbudować troszeczkę moje floty wszędzie, żeby broniły moich szlaków handlowych, bo przez to, że mam wojnę, mam 99% dostępu do rynku nagle. A nie wiem czemu, mam bardzo dużo konwoi. Bardzo dużo. Oksytania również się poddała. Czołgi! No ale w tej wojnie jeszcze ich nie mogę wprowadzić. Wprowadzimy na kolejną. Czy ktoś mi wyjaśni, dlaczego wszystkie moje wojska po wygraniu w Oksytanii teleportowały się na Karaiby? O co tu chodzi? Przyczółek we Włoszech mamy, jak i przyczółek w Skandynawii. I kolejne pytanie do was, czy mogę jakoś zobaczyć, gdzie ten typ jest, gdzie obecnie przybywa to wojsko? Bo ja nie wiem, czy ja go mogę cofnąć, czy nie. Prawym klikam, nic nie mogę, nie wiem. Skandynawia wpadła w nasze łapki i Włochy również zdobyte. Co nam zostało? Rosja. Ale ona też już pada. I pierwsza wojna światowa wygrana. W wyniku niej zdobyliśmy Włochy, Skandynawię, takie ważniejsze państwa. No ale nie ma co już czekać. Unowocześniamy naszą armię, bierzemy piechotę zmechanizowaną. Ciekawe, czy będę miał jej wystarczającą liczbę. Ropę również bierzemy. Najlepszą artylerię, rekonesans powietrzny, oczywiście broń chemiczną i tak dalej. Myślę, że pozostałe te bataliony wsparcia to porobimy w ten sposób. Nie ma co tutaj przesadzać i takich nie będziemy raczej używali. Też unowocześnimy naszą flotę. Czekamy teraz rok i ruszamy z rundą drugą. Tylko muszę zacząć robić czołgi, sorry. A z lotnictwa, no tak, mamy już lotnictwo w naszej armii. I powiem szczerze, to jest bonus dla konkretnego generała, ale to jest akurat mój generał ofensywny, więc jak najbardziej chcę u niego taki modyfikator. Naszą wojnę może zacznijmy od Ameryki, chociaż projekcja mojej armii jest gigantyczna. 21 tysięcy. Taka amerykańska 593 może się poddadzą. Tym bardziej, że tutaj nikt nie chce interweniować. Wow, pierwszy raz widzę Austro-Węgry. Muszę to stworzyć kiedyś. Wykorzystuję okazję i chcę zdobyć niebiańskie Królestwo Wielkiego Pokoju dla nas. Teraz szykuje się większa wojna o Hiszpanię i bardzo mnie zdziwiło, że moja marionetka stanęła przeciwko mnie. Dziwne. Ale Hiszpania poddała się bez walki. I teraz na przykład zrobiła to samo kompania Zatoki Hudson. O co tu chodzi? Czemu tak? Teraz nas sprawdziłem. 100 punktów przyjaźń jest według mnie. Bo pakt obronny mają. Ciekawe. Mała wojenka, w której zdobędę dużo państw. Ten moment, kiedy najsilniejsze państwa przechodzą właśnie własne wojny domowe i ja mogę robić co chcę. Nawet Holandię bez walki zdobywam. Ciekawe. Czy uda mi się Rosję na raz dostać? Stoczymy z nią wojnę. Cel bojaźń. Super. I na razie nikt z większych krajów jej nie wspiera. A nie, Osman wspiera. Ale Osmana jakimś cudem nie mogę zrobić państwem marionetkowym. Ale możliwe, że szkół nadjapoński będzie. Więc bierzemy od razu. No nie, Rosja się poddała bez walki. Co to ma być? Titanic! A Clermont Dartmouth z grupy interesu o nazwie przemysłu próbuje sfinansować budę transatlantyków z ostatniach w obszarze, a nic o nazwie Bengal. Ludzie będą rozmawiać o luksusach z tego statku. Powinniśmy sprawić, aby budowa tego statku była bardziej wydajna. Nie mamy czasu na realizowanie innych marzeń jakiegoś maniaka. No nie powiem, powiem szczerze, jestem tym zainteresowany. Więcej prestiżu. No i Titanic zrobił ból, ból, ból. Wiecie, co mnie wkurza? To, że teraz, jak już mam tą końcową datę, 1900 i się zbliżamy, ja muszę co chwilę przeładowywać save'a, bo robią się różne bugi graficzne, na przykład nie widzę linii frontu, jakoś nie mogę się desantować i muszę przeładować
przeładować save'a. Masakrycznie upierdliwe. Teraz muszę jakoś wykombinować, żeby zmniejszyć Francję, Austrię, Qing. Żebym mógł ich zmarionetkować, bo to jest problematyczne. Dodatkowo zawsze się poddają od razu, więc zabieram im co najwyżej jedną prowincję. Mega upierdliwe to jest. I przynajmniej wiem, że 1000 punktów pariasu to jest maksimum. Więcej mieć nie można. Teraz podbijam Afrykę i się troszeczkę nawet źle z tym czuję. Zobaczcie porównanie tej armii. To jest masakra, dosłownie. No zobaczcie, 263, 7 tysięcy zabitych. No masakra. Wielka Brytania, państwem pokoju. Że właśnie bardzo mamy pokojową politykę zagraniczną. Teraz i zawsze. Austria ma tymczasową wojnę domową i szczerze mówiąc to jest ostatnie duże państwo. I możliwe, że troszeczkę za późno się za nie wziąłem. Zobaczymy, jak skończy się po tej wojnie domowej jej siła. Podbiłem Francję, jest już pod całym naszym butem. Zostało mi dużo państwek wszędzie do toczenia wojny. Bardzo pojedynczych, nudnych wojen. Upierdliwe to będzie. I zostało mi też jedno państwo, które... nie mogę nic z nim zrobić. Nic. Totalnie. Zostało mi 18 lat rozgrywki. No i ciekawe, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Niestety nie udało mi się podbić świata zarządów królowej Wiktorii, bo wszedł na tron Aleksander z Hanoweru i powiem szczerze, też jest całkiem niezłym władcą. A jego następca jest co najmniej dziwny, nosi chyba majtki na głowie. Proszę państwa, udało się wszystko, co mogłem, zostało podbite. Na tym nie ma już żadnego państwa, które nie byłoby zbagowane i które by nie było pod moim butem. Ameryce Północnej zostało mi państwo Deseret, jakkolwiek się to nazywa, nie mogę nic z nim zrobić, mimo iż nie toczy żadnych wojen, żadnych opcji dyplomatycznych nie mogę z nim zrobić. To co widać w Europie to Serbia i Mołdawia, to są moje protektoraty, więc już mi się po prostu nie chce tego podbijać. W Afryce zostało kilka zbagowanych państw, jak i w Arabii, które toczą wieczne wojny. No zobaczcie, Oman, wieczna wojna, nawet dwie naraz toczą, nic nie mogę zrobić z tym państwem. I dokładnie tak samo jest z tymi tutaj w Arabii. Kutaj jest moim protektoratem, a Sulu toczy wieczną wojnę z państwem, które już nawet nie istnieje. A i jeszcze tutaj wojna domowa, również nic nie mogę zrobić z tym krajem, jest w wiecznej wojnie domowej. Save jest dostępny, dajcie znać, czy u was też również nie da się podbić tych krajów, jeżeli się da, to fajnie. Nie, też bym chciał móc, ale nie mogę. Łącznie zostały 4 kraje, które nie są w żaden sposób chyba ode mnie zależne. Mamy 1,5 roku do końca gry, więc raczej bym je podbił. Mimo wszystko. Powiem wam szczerze, ten podbój był znacznie nudniejszy niż ten, który się dzieje w Europie Universalis 4, bo najczęściej klikałem prawym, zniewól dane państwo, czekam 3 miesiące, żeby się poddało i tak w kółko 100 ileś razy. Mega kurde nudne. Co nie zmienia faktu, że teraz jakbym robił podbój świata, to zrobiłbym go jednak zupełnie inaczej i rozpocząłbym go znacznie wcześniej od podboju państw europejskich w pierwszej kolejności, bo powiem szczerze, już wiem jak łatwo wywalać je z rangi wielkiego mocarstwa i zrzucać je do rangi dużego mocarstwa. I lepiej jest to robić w momencie, kiedy możemy z nimi stoczyć normalną wojnę i zabierać im terytorium. Taki tip dla was, jeżeli próbujecie podbić świat. No nie, mówcie, że jeszcze Kraków mi został. Ha! Ale się schował, dobra, no to jeszcze ten kraj. Ale wracając do tipa dla was, podbijajcie prowincje, gdzie jest dużo marynarki przeciwnika, ona daje bardzo dużo prestiżu, oraz stolice, bo tam najczęściej boty rozwijają swoją armię do ostatniego poziomu garnizonu, wtedy również zabieracie im sporo prestiżu. Austrię odciąłem od wybrzeża, zabrałem im Wiedeń i od razu przestali być wielkim mocarstwem. Czyli na koniec kampanii podbije komunistyczny Kraków, super. Ej, to sprawdźcie jeszcze tego save'a u siebie, czy jeszcze gdzieś coś mi zostało do podbicia, ale wydaje mi się, że nic. I żeby nie było, również Kraków, państwo marionetkowe. Jeżeli chcielibyście coś jeszcze zobaczyć z Wiktorii, dajcie mi znać w komentarzu, a ja siadam i do nagrywania Europki. Polecam też ten odcinek z Imperium Osmańskiego, gdzie pierwszy raz upadam w Wiktorii.